robisz to z wdziękiem, ale po co? No bo chcę wyrzucić. Co? Przecież z tych odpadów można zrobić wiele fajnych rzeczy. Dajmy na to. Ta butelka typu PET może stać się pięknym pudełeczkiem. Ten niepozorny słoiczek od kawy może przemienić się w wazonik do kwiatów. A ta puszka, zwykła puszka, może magicznie zostać przybornikiem, biedronką. Takie cuda robią dziewczyny w naszej bibliotece. No, fajne, fajne. Ale co cię tak wzięło nagle na ekologię? Bo jesteśmy jedną z 50 bibliotek z całej Polski, które biorą udział w pierwszej edycji programu Ekopaka, zamknięty obieg surowców. Będziemy przekonywać dzieci, że wiele ze śmieci, które każdego dnia wyrzucamy, to świetny materiał, żeby stworzyć z nich coś nowego. Krótko mówiąc, promujemy wrażliwość ekologiczną. Pokaż ten wazonik. To super edukacja dla najmłodszych. Ty co prawda najmłodsza nie jesteś. Dziękuję. Proszę, ale na kimś musiałem to przetestować. Ekopaka. Ciekawe.